Witajcie, witam Was serdecznie w kolejnym wideoniusie M-stacjowym. Dzisiaj tak troszeczkę z innej perspektywy, z perspektywy moich oczu, a właściwie z perspektywy monitora, na której chciałbym pokazać Wam dokładnie naszą nową L-stacjową stronę. Stronę, która się wyświetla już w postaci pliku HTML. To nie jest już PHP, to nie jest Flash. Jest to zwykły HTML wersji 5, wspomagany arkuszem stylów CSS 3. Przez to stronka się wyświetla tak inaczej, przesuwa się troszeczkę inaczej niż zwykle. Całość strony mieści się na tym jednym kawałeczku tutaj. W tle dzisiaj przygrywał nam będzie Bartosz Klimaszewski, First Flight. Jakby ktoś się chciał pytać, kto to tutaj gra. Moi drodzy, strona stacjowa cały czas jest rozwijana. Cały czas coś tutaj dobudowuję, ulepszam. Staram się pokazywać więcej w pasku menu. Na samej górze mam już poszczególne zakładki poszczególnych sekcji tej strony, bo właściwie przekierowują one do poszczególnych sekcji. Na przykład ekipa obniża naszą stronę do poziomu, gdzie wyświetlona jest nasza ekipa, czyli aktualnie prowadzący audycję w L-stacji. Jest nas czworo. Jest dwóch Michałów, jest Piotr i jestem ja. Pod zdjęciami nasze kontakty, adresy mailowe. Można do nas pisać, można zadawać pytania, można wysyłać sugestie oczywiście. Powstał również osobny radiowy e-mail, też oczywiście w domenie L-stacji. Nazywa się po prostu radio@l-stacja.pl. Mamy numer do studia, który podczas audycji, zwłaszcza czwartkowych, jest włączony. Można zadzwonić bezpośrednio i być na żywo w audycji czwartkowej, ale jak ktoś zadzwoni na ten numer, może zostawić również swoje spostrzeżenia, może zostawić swoje pozdrowienia. One wówczas jako wiadomość głosowa zostaną wysłane do mnie na skrzynkę mailową. Mamy też kontakt na Skype. Na Skype'ie. L.stacja, taki jest profil, taki jest login Skype'owy. Ten Skype również jest czynny w audycje czwartkowe i oczywiście wtorkowe, ponieważ z Michałem Jurczykiem, czyli z Gackiem, również we wtorki poprzez Skype'a się łączymy i sobie dyskutujemy o muzyce, o płycie, która w danej audycji jest prezentowana. Mamy również zakładkę ramówka. Tutaj co tydzień opisuję, wyszczególniam poszczególne audycje, które w przyszłym tygodniu będą miały miejsce. Jak widzicie, w najbliższym tygodniu mamy 4 audycje. Już we wtorek 55. elektroniczna terapia, 19. retrogranie w środę, czwartkowe markowe granie z nowościami po raz 309. I tutaj podczas tych nowości zaprezentuję Wam również to, czego nie zdążyłem w zeszły czwartek z powodu awarii internetu. Myślę, że będzie to dłuższa audycja niż zwykle, ponieważ tych nowości troszeczkę się nam nagromadziło. Będzie również nowa płyta Piotra Kozłowskiego pod tytułem Nemo. I również mam dla Was takie dwie płyty Nemo Piotra Kozłowskiego. O płycie opowiem w czwartek. Na pewno jakieś proste pytania konkursowe zadam i będzie można taką płytę wygrać. Piotr Kozłowski. W czwartek w nowościach w markowym graniu. Mam też rzeczywiście aktualności. W aktualnościach jest póki co taki dział na wyszczególnienie naszych audycji poszczególnych, jakie mamy. Jest też taki dział polecany, gdzie są właściwie Wasze profile do Bandcamp. Jeżeli ktoś by chciał, aby jego profil Bandcamp tutaj się pojawił, proszę wysłać do mnie maila, czy to na ten adres radiowy radio@lstacja.pl, czy też bezpośrednio do mnie na marek@lstacja.pl. Wówczas tutaj mogę jeszcze dodać w tych polecanych oczywiście
Waszą układkę, Wasz profil. Mamy też nowości wydawnicze. Tutaj z kolei mam nowości wydawnicze w postaci fizycznych płyt, które można zakupić chociażby w sklepie Generator czy bezpośrednio u wykonawcy. Tutaj również mogą się pojawić nowości i tak będzie się działo, tak? Tutaj będą się pokazywały nowe, najnowsze płyty z dobrą muzyką. Mamy też zakładkę Kontakt. Tutaj telefon do studia, wspomniałem, tak? Skype. Mamy również archiwum. Tutaj jak zwykle do odsłuchania z Mixcloud, jak również linki do chmury Mega, gdzie audycje od 2010 roku cały czas są wystawiane. Oczywiście z wyjątkiem audycji wtorkowych, których już w archiwum audycji nie ma. Mamy też stronę wersji angielskiej. Wtedy się strona przeładowuje na inny indeks z końcówką ng. Tutaj dosłownie te same informacje, tylko po prostu wszystkie są w języku angielskim, ale dokładnie to samo jest przekazywane dla słuchaczy, dla pasjonatów muzyki, którzy naszą stronę odwiedzają, aby mogli również się orientować, jaka jest audycja, gdzie jest archiwum, kto gra, tak i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest też na naszej stronce tak zwany globusik, który pokazuje nam statystyki odwiedzin strony. Jest już ponad 7000 odwiedzin z całego świata. Zachęcam do popatrzenia sobie na ten globusik. Dziękuję bardzo. Muzyka Bartosza nam się skończyła. Ja też już kończę na dzisiaj takiego wideoniusa, właściwie informacyjnego, o nowej stronie stacjowej. Do usłyszenia na audycjach w przyszłym tygodniu. Pierwsza już we wtorek o 21:00. Pa, pa.